Witam serdecznie, z tej strony Paweł Kamiński, Poligamia, a to jest Co ja gram, edycja z PS Vita. I pierwszą grą na PS Vita, za którą się wziąłem, jest Little Deviants, czyli Małe Rozdrabiaki. I to jest zbiór rozmaitych gierek zręcznościowych, gdzie pomagamy małym kosmitom w uciekaniu przed robotami. A gry te są o tyle specyficzne, że wykorzystują różne feature'y PlayStation Vita do sterowania. Zobaczmy na przykład grę o turlaniu się, która do sterowania wykorzystuje tylny panel dotykowy w PlayStation Vita. I zaraz zobaczymy, jak pozwala nam on sterować małym kosmitą, bowiem jest to dość skomplikowane. Znaczy nie sterujemy samym kosmitą, a używamy terenu, żeby pomóc mu w zebraniu rozmaitych gwiazdek, klucza do portalu, przez który uciekniemy, oraz oczywiście uciekania od wrogich robotów, a właśnie takich niezbyt inteligentnych, za to wielkich i rażących prądem. Nie będziecie widzieli, co ja robię, ale efekt tego zobaczycie na ekranie, ponieważ tak jak mówiłem, steruje się palcem, miziając po tylnym ekranie dotykowym. No właśnie, mój palec sprawia, że zmienia się kształt terenu i jestem w stanie zebrać, albo nie jestem? Jestem. To trzeba dobrze wymierzyć. A właśnie, jestem w stanie zebrać rozmaite znajdźki, które waleją się po drodze. Mógłbym już skończyć ten poziom, ale jest do zebrania jeszcze parę gwiazdek, więc warto zawalczyć o maksymalny bonus punktowy, bowiem na punkty gra się toczy. No i jest komplet. Sterowanie jest bardzo fajne, pozwala wyczuć naszego bohatera, znaczy bardzo fajnie wyczuwa się to, jak nasz palec przyłożony do ekranu momentalnie deformuje teren i to, jak gra reaguje na dotyk. Jest to dość unikalne i powiem szczerze, że taka gra, która w pełni wykorzystuje dotykowy ekran, jest lepsza niż gdyby doczepiono to do jakiejś gry na siłę. Jeszcze jedna gwiazdka. Możemy nawiewać do portalu. Nie jest to specjalnie trudne, ale to dlatego, że to jedne z pierwszych poziomów. I tak wygląda jeden z trybów Little Deviants. Turlanie się to nie wszystko, Little Deviants ma też do dyspozycji inne gry, na przykład Walka w chatce wykorzystuje zarówno tylny panel, jak i przedni ekran dotykowy. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać konsolę tak, żeby wszystko było widać. Trzeba mianowicie strącać złe roboty, które pojawiają się w oknach chatki. Zależnie od tego, czy stoją przodem, czy tyłem, używać odpowiedniego panelu. Jednocześnie uważać, żeby nie strącić naszych kosmitów albo ich ludzkich przyjaciół, bowiem za to są kary czasowe i możemy krócej wykonywać to wyzwanie. Natomiast za roboty są punkty. Oglądamy krótkie intro, w którym kompletnie nie wiadomo, o co chodzi, poza tym, że roboty są złe, a my jesteśmy dobrzy. I możemy zabierać się do akcji. Jeśli robot stoi do nas przodem, trzeba puknąć tylny ekran. Jeśli tyłem, należy puknąć przedni ekran. Na razie wszystkie stoją przodem. To jest człowiek, jego nie zrzucamy. Zrzucamy robota. I tego też. Drugi etap. Kosmitów też nie zrzucamy, za to jest kara. O, teraz trzeba go z przodu pacnąć. Premia czasowa i jeszcze jeden robot. A, nie trafiłem. Ciężko jest trafić z tyłu w robota, którego widać z tej strony, ale wbrew pozorom gra dość dobrze to rozpoznaje. Udało się obydwa złapać. Trochę czuję się jak rewolwerowiec podczas pojedynku. Trafiony. Jest premia czasowa. No i tak do skutku, do dużej ilości punktów. Tu musiałem zebrać 4 gwiazdki. Udało się. Tego nie. A, trafiłem go ze złej strony. Poraził mnie prądem. A to jest... Co to było? To chyba był człowiek przybrany za robota. No tak, to było. Gra dla tych, co mają bardzo długie i giętkie palce i są w stanie nimi szybko wymachiwać. Trzecia z minigierek, którą na razie udało mi się wykryć w Little Deviants, polega na strzelaniu do robotów w rzeczywistości rozszerzonej, czyli plansza powstaje z tego, co widzi tylna kamera PS Vita. Teraz zobaczycie to na przykładzie. Strzelamy za pomocą spustów, jest to obojętne którego. Ważne, żeby trafiać roboty, zanim te zaciągną naszych przyjaciół do portalu. No i właśnie. No i gdzie oni są? Tam jest. Użyj czujników. Dobrze, poruszę. A, gini.
Nie. Nic tu nie widać, bo oni są ze wszystkich możliwych stron. No właśnie, straciłem kosmitę, bo mi gdzieś uciekli. I muszę machać PS Vita jak dziki, żeby w ogóle trafić jakiegoś robota. No! Jeszcze jeden. Ach, straciłem kolejnego kosmita. Premia celności 23%, super, gorzej niż w Call of Duty. Wspominałem kiedyś, że nie jestem zbyt dobrym strzelcem, ale żeby było aż tak źle. Jakaś dodatkowa broń. Jezu, chaos jest taki, że nie wiem, co się dzieje na ekranie. Oni nadlatują ze wszystkich możliwych stron. No dobra. Właśnie uciekł mi trzeci. I to chyba tyle, żeby pokazać, jak wygląda ten tryb w Little Deviants. Zabawna gra w sumie, ale nie mogę powiedzieć, żebym był jakiś zachwycony i zdecydowany na zakup. Bardzo fajnie wykorzystano rozmaite dodatkowe sposoby sterowania w PlayStation Vita. Ale czy jest to pozycja, która byłaby nas w stanie przyciągnąć na dłużej? Pewnie nie. Za to dzieci, co niektórych, będą z pewnością zachwycone Little Deviants, czyli małymi rozrabiakami, bo gra jest wydana w całości po polsku i jest jednym z tytułów startowych na PlayStation Vita.